gdy zaszłam w ciążę, no radość wielka, no bo wyczekiwana ciąża, więc no euforia wielka, euforia, nie? Te takie piękne plany snuliśmy do 8 miesiąca ciąży. W 8 miesiącu wyszło, że coś się tam dzieje z dzieckiem. Co mówili lekarze? Na co panią szykowali? No na pewno na to, że nie będzie chodzić, że może być leżąca, też się mogło tak zdarzyć. Więc no to były takie najgorsze scenariusze. Chciałabym mieć zwierzęta jak dorosnę. Mam 4 psy i 6 kotów. Ten się bawi Heros, ta się bawi Pyza, tam jest taki, o ten co tam patrzy, to jest Promi, a tam jeszcze jest jeden Fionka. Kocham zwierzęta. Nasze życie to walka o jej zdrowie, o jej stan. Ona stanęła dopiero samodzielnie, jak miała ponad 2 lata. Samodzielnie stanęła. Mamy takie zdjęcie pod choinką, jak stoi pierwsze tam 3 sekundy. Nie pamiętam, kiedy jej wypadł pierwszy ząb na przykład, jak niektórzy. A pamiętam, kiedy postawiła pierwszy krok, w którym miejscu nawet bym pokazała na podłodze, nie? Postawiła pierwszy krok na rehabilitacji. No radość niesamowita, wszyscy łzami się zalali, no bo stanęła jednak i ruszyła. Każdy jakiś krok do przodu to jest moment do wzruszeń. Maja urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem i stopami końsko-szpotawymi. Dziewczynka już w pierwszej dobie przeszła operację ratującą życie, a później były kolejne, w sumie aż 10. Maja urodziła się z bardzo poważną wadą kręgosłupa i rdzenia kręgowego, nazywaną otwartą przepukliną oponowo-rdzeniową. I często tej wadzie towarzyszą również inne zaburzenia. Między innymi towarzyszy wodogłowie, i dzieci z tą wadą, z wodogłowiem, muszą być leczone przy pomocy założenia tak zwanego układu zastawkowego. Powiedz mi, w którym miejscu jest zastaweczka, wiesz? No, co? Dobra, dotknę teraz. Mhm. Bardzo ładnie odbija przedkomorze tej zastawki. Dobrze, tutaj jeszcze sobie pomacam w przebiegu drenu. Czyli takiego urządzenia, które odprowadza nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do przestrzeni pomiędzy jelitami, do tak zwanej jamy otrzewnej. Dobrze. A to mnie ostatnio też bolało w tym miejscu, ale już przeszło. Przeszło ci już, tak? To jeszcze raz zobaczymy sobie tutaj. Już lepiej. Tu jest wszystko. Dobrze. Ta zastawka nam się popsuła już 2 razy. Jakie to są objawy wtedy? To są wymioty, senność, ogólne osłabienie. I wtedy już wiemy, że coś się dzieje, rośnie ciśnienie w głowie i trzeba szybko reagować. Czyli wizyta do specjalisty, jakiś tomograf, rezonans. No i ta zastawka była już 2 razy wymieniana, więc operacja w takim trybie prawie że pilnym, nie? Potrafisz chodzić? A mogłabyś to pokazać? Potrzebujesz pomocy mamy do tego? Często tej wadzie towarzyszą również problemy z ruchomością kończyn dolnych i one często są głównym powodem inwalidztwa czy takiej dysfunkcji ruchowej. Dlatego Maja wymaga tak naprawdę stałej rehabilitacji. Najlepiej by było, gdyby to była rehabilitacja codzienna. Prosto nóżki. Maja porusza się na wózku inwalidzkim. Dzięki ortezom potrafi pokonywać niewielkie odległości na nogach w asyście mamy, która od urodzenia całkowicie poświęciła się dziecku. Dzięki temu dziewczynka może też chodzić do zwykłej szkoły. Na co dzień tego tak bardzo nie widać, że Majka jest osobą niepełnosprawną, bo to jest taki wulkan energii, zawsze uśmiechnięta, chętnie uczestniczy w każdego rodzaju zajęciach, łącznie z zajęciami wychowania fizycznego. Co tam robicie, powiedzcie mi? Jeża. Jeże? Pokaż no Majka, co ty tam żeś ulepiła. To mała wonek. On taki troszeczkę nieuczesany ten twój jeżyk jest. No, rozczochrany jest Majka.